Dzień dobry. Jest to odcinek z gry, który się nazywa Ski Jump Pro. To nie będzie odcinek. To będzie seria. Z tego nie wiem, może będą ze dwa odcinki. Po prostu chodzi o to, żeby pokazać tą grę. No i wiadomo, żeby podtrzymać daily. Nie będzie z tego serii. Ja sobie będę grał swobodnie karierkę. To jest już drugi sezon, no tu każdy sezon wiadomo się rozgrywa oddzielnie i może zrobimy sobie cztery konkursy w Ski Jump Pro. Okej, okay. Jesteśmy w Engelbergu, a nie Elgenbergu. Idealnie, tylko dlatego, że użyłem tego z piorunkiem i teraz dobry skok, ale tutaj w tym drugim sezonie oni są już mocniejsi. Po tym konkursie pójdziemy na trening i to jest dobry skok, na czwartej pozycji jesteśmy. W ogóle ja w tamtym sezonie nie reklama no. W ogóle ja w tamtym sezonie byłem zawodnikiem, który skakał na mnie jako zawodnik drugiej dziesiątki, bo raz albo byłem 30, bo się w drugiej serii wywalałem, albo byłem gdzieś w czubie stawki i tylko takie coś, co się nazywa puchar drużynowy, to tam albo miałem jeden punkt, albo byłem w ogóle bez punktów, albo wygrywałem i tam byłem czwarty, a tak to byłem z 15, chyba 13 w Pucharze Świata byłem. I zobaczymy. Już nie mamy podstawowych kombinezonów. Na czwartej pozycji, bardzo dobrze! Ja jestem bardzo zadowolony z tego wyniku, tutaj skoczymy oczywiście na czwarte miejsce, ponieważ to jest pierwszy konkurs z sezonu. I ciężko, żeby była z tego seria, ale... Pojedynczy odcinek, nie wiem, raz na miesiąc, może będzie. Tutaj idziemy sobie na trening. To jest taka gra, by wam ją tutaj przedstawić. Może wam się spodoba i też będziecie chcieli sobie pobrać go na swoje telefony. Mam trening tego marku, mogę sobie kupić, a na więcej mi już nie stać. Trening psychologiczny kupimy. W ogóle tutaj jeszcze jest sponsorzy są i ja sobie wykupiłem ostatnio sponsora światowego, sponsor narodowy, sponsor lokalny od razu. Wznawiam sobie karierę. Idziemy do Garnisch, Partenkirchen. Będzie z tego jeden odcinek, ponieważ ja to często gram, a wtedy, kiedy ja w to gram, to nie zawsze może być odcinek w ogóle. Z okazji, że będą się zaczynały za niedługo Mistrzostwa Świata w lotach, to to w ogóle będzie taki krótki epizod związany z tym, który będzie bez głosu, tylko będzie z... w ogóle daleki skok, który będzie z muzyką sobie dzisiaj, może nawet sobie to nagram i jutro to wrzucę, może nawet na premierze będzie, bo tak właściwie powiedzcie, czy to był dobry, czy dobry odcinek był wtedy z Sakalą. Ten, co był wczoraj. No, napiszcie, czy to był dobry odcinek, czy się podobał. No, tak średnio mam, jak to nagrywać, ale wtedy, kiedy będę mógł, to mi się zechce. O, już się bałem, że nie wyląduję. Znowu za punkt konstrukcyjny skoczni. Tak, z gapa. Skocznia Garnisch. Znowu dobrze. Dobrą formę mamy. Cieszy się nasz zawodnik. O, nie ma tutaj podstaw, by się nie cieszył. Będziemy chyba na czwartym miejscu w generalce. Dwa razy byliśmy czwarci w konkursie. Ole, Marius Ingwaldsen. No, są to zawodnicy. W ogóle tu jest takie coś, co się nazywa Puchar Narodów. I to są tacy zawodnicy jak Kamil Stok czy Daiki Ito na przykład. Ale tam się skacze indywidualnie, a nie drużynowo, w pucharze drużynowym. No i tam byłem czwarty, bo tam jakoś mi dobrze szło, nie wiem czego. No i Vikersund.
lubię loty, ale nie wiem, bo tu tak może być ciężko z lądowaniem. Nie wiem, najgorsze, że wiatr jest taki nierówny. Jeszcze najgorsze jest, jak kliknę. Jak kliknę, a mi nie zaliczy. To jest najgorsze. Tutaj mam taką szybkę w telefonie, nie najlepszą. O, 190 metrów prawie mieliśmy. I piąte miejsce. W drugiej serii może uda się skoczyć lepiej. Chyba krócej niż w pierwszej serii, mi się zdaje. Tak, 10. miejsce, ten konkurs słaby jest. Znaczy dobry, bo i będę w pierwszej dziesiątce na 100%. Bo to jest skok po drugiej serii. No i popatrzcie, bo byłem 6, znaczy byłem 4 i 10, a jestem 6, bo to się w oddzielnej serii liczy i potem się sumują wyniki, który będę w klasyfikacji, wyprzedził mnie Vegard Hauke Sklet. Będzie konkurs z Korei. Teraz sobie wejdziemy w profil, ulepszymy się. Edytuj profil. Nie to, kurde. Trening. Sprzętu chyba nie będę kupował, bo najpierw dotrzę najpierw zawodnika. Ulepszyć. Trening stylu V, trening telemarku. Oj, na to mi nie jesteś, na kompleksowy trening, ale trening telemarku, niech będzie. Wznawiamy sobie karierę. Dalej i Pyeongchang. Powiadomienie, sorry. Siema Jotel. Będziesz na odcinku. Kurde, źle wyszedłem z progu. No i to jest, będzie kicha, kaszana, wszystko. Do dupy skok, do dupy. 16. miejsce. Do dupy mega. Żebym to schrzanił, no bardzo. Reklama. Znowu ta. Kurde. Dobra. Za reklamy przepraszam, ale nie mam na to najmniejszego wpływu. Może byłaby taka opcja, by wyłączyć reklamy, ale to byłoby płatne i znowu się za wcześno wybiłem, kurde, niedobrze. Teraz pewnie będzie 13. miejsce może, coś koło tego. Nie, znowu 16. Jest bardzo zły konkurs. Nieźle żeśmy zaczęli. No i w sumie to może być już koniec odcinka. Zobaczymy jeszcze, na którym miejsce spadnę. Na 6. No i nara.